Siemanko, z tej strony Blumek.pl, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's. Tym razem jedziemy od nocy czwartej, czyli teraz powinno się coś dziać. Chociaż nie narzekam na brak atrakcji z poprzednich trzech nocy, ale no teraz może być ciekawie. O kurwa, zapomniałem, że teraz to tak leci. Nagrywa się, chyba się nagrywa nawet. Profesjonalny youtuber zawsze sprawdza, czy mu się nagrywa na drugim monitorze. Przydałby mi się trzeci do składania czasami. No, I don't like you. Tak. Czasem się zdarza, każdemu się czasem zdarza zamordować parę dzieci, wsadzić je do kostiumów, ślicznych, wesołych animatronów. Tak, facial recognition. No ciekawe kto. Dobra, trzeba to chyba wprowadzić już teraz. Jezus, zamknij się! Balon w fiucie! Kondonie ty! Zużyty! Dziurawy! Ty chodząca żywa reklamo! Kondonów! Nie nosisz i tak to się wtedy kończy balon bujem. Jo, dupa, tam zamknij się. To jest piękne, jak całe community wtafa nienawidzi tego małego szczyla. Dzień dobry. Już żeś se polas, dziękuję ślicznie. Chociaż tyle dobrego z ciebie pożytku. No i nie łączyła mi się maska i to już mogłoby się skończyć tragicznie. Ale się nie skończyło. Jeszcze. Jeśli byłby tam Bonnie, to już bym był martwy. Już bym był martwy jak ten mój kanał. Swoją drogą, czy ktoś oglądałby live'a, jakby na przykład zrobił jakiegoś live'a? W sensie nie wiem, czy internet by mi na to pozwolił, mógłbym spróbować. Dobrze mi ciekawie, nie? Czasami tak średnio mam czas coś montować, ale bym coś nagrał, tylko że co? Nagram i je wrzucę nieobrobione? No nie, no trzeba było to jakoś ogarnąć. To zawsze zajmuje nawet przy mniej wymagających tytułach, tudzież takich, których sama moja osoba jest już wystarczająco śmieszna i nie trzeba tego wszystkiego obrabiać i dorabiać śmieszności do mojej zamulionej mordy, za nie umiem mówić, ale jakby to taki live czasem, czy na przykład live, potem nagranie z tego live'a na YouTubie wrzucone, czy coś zmontowane z tego live'a dla kogoś, kto by go nie obejrzał, to mógłby być całkiem ciekawy temat, nie? Można by było porobić coś ciekawego, może coś... Jeśli chodzi o starych wyjadaczy, którzy pamiętają u mnie przeróbki, można by było czasem zerknąć na jakieś przeróbki, czy ja może mu coś pokazać, jak coś robiłem. Może jakieś nieużyte elementy, jakieś stare elementy, bo do tej pory mam wciąż dysk, na którym to wszystko robiłem przez tyle lat. I wszystkie elementy do niego potrzebne, więc prawdopodobnie wszystkie stare projekty mógłbym z problemu odtworzyć i zerknąć w nie. Mam też jakieś rendery wersji nieużytych albo wczesnych wersji jakiegoś filmu, gdzie coś się potem zmieniło. Można by było porobić takie rzeczy, można by było pooglądać może dzień dobry jakieś głupoty. I właśnie dlatego ten trik się przydaje, bo w zasadzie robisz w kółko to samo i nie dajesz się wpierdolić na minę. Wracając właśnie w ten sposób, można by było coś ciekawego porobić. Czy może porobić jakiś film wspólnie? Może jakąś głupotę? Może coś by się pomontowało? Może porobiło jakiś dubbing? Tak jak ostatnio zrobiłem Old Smiles Coffee Cup. Chciałbym tych dubbingów robić więcej, bo zawsze chciałem ich robić więcej. Wiem, że fajnie zacząłem na przykład filmikiem o moich urodzinach świątecznie. To było coś w rodzaju vloga, ale takie śmieszne opowieści. Prawdopodobnie będę chciał to kontynuować. Ogólnie taki był zamysł na początku, w sensie wyciągam jakąś historię z życia dłuższą. I to jest Mangul. W sensie jakąś dłuższą historię, czasami kompilację różnych historii odnośnie pewnego konkretnego zagadnienia i może na przykład wtedy można by było je pomontować, czy może jakieś kulisy jak to robię na takim live'ie, a ewentualnie jak nie, no to tego typu filmy też chciałbym robić. Możecie dać znać, co myślicie o live'ach, co myślicie o właśnie tego typu filmach, jak ten z moimi urodzinami, gdzie wybieram jakąś historyjkę, opowiadam ją, trochę ją biednie animuję, czy robię jakieś do tego głupoty. W sensie takich, wiecie, tak, jakby każdemu zdarzają się różne przypały i różne dziwne rzeczy, zwłaszcza za młodu, więc pewne... Jakby można by było coś ciekawego naprawdę z tego ugrać. I już jest prawie 5 noc, znaczy 5 rano. Tak się zagadałem, że nawet mi to wychodzi. To jest właśnie ta pamięć mięśniowa, bo gadam do was, w ogóle nie skupiając się tak naprawdę na grze i to idzie, bo znam strategię. Tego nie było w pierwszym FNAF-ie. Tam nie było optymalnej strategii, która prowadziła cię do zwycięstwa, tam było po prostu... Tam był zawsze jakiś ułamek szansy na to, że ci nie wyjdzie. Nie, chyba dałem radę. Chyba jest okej. Ale on sam mi ściągnął monitor. O, myślałem, że Chica zrobi to samo dokładnie. Mało latarki. Jej! Easy. Easy clap, proszę państwa. Ale zrobiłem przester tym klapnięciem. Ajajaj. Tak, no wszyscy... O... Ty... Odnośnie Nie, ale nie... Może nie chcę tego spoilerować, bo to też jest dobry materiał na właśnie taką opowieść. Jeśli chodzi o FNAF-a. Ale z pewnego konkretnego powodu bardzo nie lubię tej postaci. Coś nie lubię. Jak tylko pojawił się drugi FNAF, to było wiadomo, że Puppet jest dziwny, jest creepy i jest jakiś w ogóle odkurwiony od rzeczywistości. Ale przez jedno konkretne wydarzenie jestem bardziej skory do właśnie... uznania jej za potwornego creepa i kogoś, kogo nie chciałbym spotkać w ciemnym zaułku. Jakby już pomijając, że nie chciałbym spotkać żadnego z takich animatronów w ciemnym zaułku, czy gdziekolwiek. W korytarzu, w domu, wiecie, idziecie w nocy się wyszczać, a on stoi na końcu korytarza, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale spotkanie Puppeta? Nie, nawet nie. Ja nawet nie. Fredbear's Family Diner. Tak, teraz też, jakby nigdy też nie było dobrze o tym Fredbear's Family Diner, jakby... Tam był Spring Bonnie i tam był Fredbear, prawda? Ale coś więcej? Też do końca nie wiadomo. Słyszycie ten dźwięk jak się zlagował przy zakładaniu maski? Okej. Napierniczamy to. Pamiętam taką teorię kiedyś była, że Mangle w sumie wzywa policję. I tam jest transmisja policyjna i że niby próbuje, jest dobra i próbuje wezwać policję. Ale z tego co wiem, to jakaś ściema była, tak jak z Michael jako muzyczka, która przygrywała frajer, przylazł, przypełzł, która przygrywała przy... w drugim... O nie, o nie. To chyba nasz koniec. Hi. O kurwa, to jest nasz koniec. W sensie, wiecie, słyszałem i... Chyba już i tak nie zdążyłem, a może zdążyłem? Powiedzcie, że zdążyłem. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Puppet już stamtąd wystawał, ale wciąż nie zagrała tamta melodyjka i to nakręciłem. I w końcu się pogubiłem. Powinienem mniej gadać, a bardziej się skupić, ale nie, bo przecież po co, prawda, tego? Można sobie... Ta. Która była wtedy? Druga? Druga była? Dobra. Let's do this again. O, no tak, teraz Fonga już nie zadzwoni. Mówię, coś jakoś za cicho jest. Nie słychać jego biadolenia. Nie wiem, do czego zmierzałem wtedy, już nie pamiętam. Wystraszyłem się, mózg mi się zresetował. Teraz, to było odnośnie jakichś dziwnych teorii. Aha, tak, odnośnie Mangle i tego, że wzywa policję, a to w sumie gówno prawda. To zresztą później też był, to chyba MatPat robił... odnośnie tego, że Mangle to w ogóle jest... to nie jest dziecko, tylko... Tam jest dusza kota i dlatego ona się gdzieś skrada. To jest ten kot, którego przyjechał Portugal tej Charlotte, która potem była wesołym Puppetem chyba. Tak, to jakoś było. Co? Co? Słyszeliście to? What? Co? Co tu się wydarzyło? Mogę dostać instrukcję? No już. Mogę. Wiedziałem. Tym razem byłem przygotowany, nie? Ze mną te numery. Teraz już się trochę skupiłem, bo już siedziałem trochę cicho. Już bym się naopowiadał. Ale nie chcę znowu podnosić sobie ciśnienia. Nie. Nie, frajer. No kurwa. No i zrobiłem to. Cześć! Liczyłem na Foxiego. Nie wiem już teraz, kto wygra. Śmieciu, ty kurwa gnoju, ty frajerze bez duszy. Będzie... Ten dźwięk. Ta pozytywna. Nie podniosę. Nie. Nie. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaka ta gra jest creepy, jak włączysz ją sobie na VR-ze. Ja mogę sobie to tylko wyobrazić. Ja i mój szkiel u boku po lewej. Tak. Co? A! Żeś ruszył! To był po prostu... Kamera glitch, ale czemu używasz dźwięku... Tak zawsze było? Czy ja jestem niedorobiony? Czy jestem, ale... Nie aż tyle. W sumie no to nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem w drugiego FNAF-a. Znaczy, grałem... Jakby to powiem... No nie wiem... Z pół roku temu? Nie! Co ja mówię? Z pół roku temu? Tak, grałem w pierwszego przecież. Nie, to też nie było pół roku temu. Było mniej jak pół roku temu. Ile ja nagrywałem pierwszego FNAF-a? Nie wiem, a drugiego grałem... Bo ja ogólnie dopiero niedawno go przyszedłem, bo to też było tak, że... Znaczy, inaczej, przyszedłem. Potem sobie kiedyś grałem drugi raz. I... Potykałem się cały czas chyba o 4. noc. I w końcu któregoś razu mówię, dobra, to teraz to biorę i robię i jadę. No i mi się udało wtedy. Tak, i to było gdzieś z 1,5 roku temu. Zresztą pamiętam, jak przyszedłem pierwszy raz, to tam raczej... Wiadomo, że też nie za pierwszym, ale no tak raczej w miarę spokojnie, a potem jak przychodziłem z drugim, to 4. noc sprawiała mi duże kłopoty. Możliwe, że to dlatego, że sobie siedziałem na czacie i rozmawiałem ze znajomymi i słuchałem tego, co oni robią. I prawdopodobnie to jest tak jak tutaj teraz z gadaniem. Że się nie skupiałem na tym, co robię. I to się właśnie w ten sposób kończyło. Możesz już sobie iść. Mam wioskę do spalenia. Trzeba to nakręcić, zaraz mi zdejmą monitor. Nawet nie. Bardzo dziwne. Spodziewałem się ciebie. Dokładnie ciebie się spodziewałem poprzednim razem. Ale rozumiem, że dawałeś mi fory. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. To źle świadczy o mnie. Lepiej, ale jednocześnie jest dla mnie lepsze. Ale nie wiem, czy to dobre. Mangul, idź. Dziękuję. Możesz, dziękuję. Hello, hello. It's me you're looking for. Nope, nope, nope. Hi, hey, hello. To zdążyłem. W zasadzie mam wrażenie, że podniosłem maskę, zanim puścił się monitor. W sensie to było na tyle... O nie, ten jeszcze przyszedł. Ale jego jeszcze u nas nie było. Okej. To była bardzo wolna reakcja. Z jakiegoś powodu myszka mi uciekła spod palców. Hej, hi, hello. Dobra, jest stabilnie. Zmarnowałem zdecydowanie za dużo baterii. Hej. Dzień dobry. Nie do ciebie, kurwa, mówiłem. Możemy zaświecić. A Mango jest tu. Nie, Mango jest w biurze. Mango była w biurze. Więc to tak, kur... Nie. No i kurwa po wszystkim. Kurwa, to się udało. To się udało. Wy sobie to wyobrażacie? Puppet to po prostu jest już na granicy wytrzymałości. W sensie to już jest, wiecie, taki wkurw. Przecież to już wystaje. Po prostu... Marionetka wy... No i się zesrało. Puppet na granicy wytrzymałości. Po prostu wkurwiony jak stanoga na policję na jego posesji. Wypierdalać! Szok. I to się udawało. I potem... Wiedziałem, że zdupiłem. W sensie, no to już... To już było oczywiste. Jak zaświeciłem, zobaczyłem mordę i jednocześnie opuściłem myszkę, bo pamięć mięśniowa zadziałała, że o, zapaliłeś światło, to trzeba podnieść kamerę. Teraz nie wiem, co zrobiłem. Po pierwsze, skupienie. Mniej gadania, więcej skupienia. Dobra. Dobra. To było chyba już za późno. Chyba to zjebałem na start. Trzeba poświecić na foksełka. To było chyba za późno. Nie, nie było. I did it like this. Whoopsie do. Idź już, idź, bo mi tam się Puppet gotuje. Wiecie, żelazko płacze, Puppet na ogniu się gotuje, kipi już. Już? Możesz sobie iść też? No, spasiba. Co to kurwa było? No i ten zaś. Tak wiem. O, też nie? Mangle to jest tutaj. Nie, tu jest. Balon bój. Idź pan w chuj. Idź pan do siebie na górę, pan tu nie mieszkasz. No i spierdoliłem, bo mnie nos zaszpędział. Ajajaj. To jest to, czuję tę moc, to będzie mój run, teraz to będzie easy, proszę państwa. Teraz to nie ma to tamto. Ty kurwa nie dyskutuj. Dopiero zacząłem, a oni już... No to jest właśnie Balloon Boy, no to jest właśnie Balloon Boy, no to jest on. W całym jego pierdolonym majestacie. Ile ja to nagrywam? No, 25 minut. Nie tak źle. Jeszcze. Licząc, że no właśnie, że to jest w sensie wcześniej jeszcze była czwarta. O, Foxy się zdenerwował. Mangul. Hi. Ej. Hi. Hello. To się zdęcie. Na zakręcie. Pierdnięcie. Pieprznięcie. Wesoła gromadka lisopodobnych zwierząt. Jeden to lis, drugi to kuna. A jestem żabką. Tam. Nie, panie Freddy. Foxy, znaczy miał być. Pana Freddy'ego jeszcze nie było u nas. Przynajmniej nie w tym ranie. Bo ogólnie to już się pojawiał. W sumie nieustannego świecenia latarką w hol, na ile by starczyło prądu, ile jest w baterii we FNAF-ie. Z 2 godziny ciągłe? Czyli tam koło 2 minut? Dobra. Pozbędziemy się rozwydrzonego skurwysynka. Dobra, poszedł. Tym razem Boniego nie było. Boni sobie przyszedł w tym czasie, ale nie ten, o którym mówiłem. Zdążyłem. Powiedz, że zdążyłem. Kurwa Puppet. To mogło już się też zakończyć moją śmiercią, jeśli niebieskie gówno siedziało w evencie, ale chyba nie. No, jest pan Fred. Przy końcówce drugiej godziny. A on chyba dopiero gdzieś po trzeciej się zjawi u nas, nie? Czy nie? Nie wiem, czy dotarłem w tam... O, a propos, dzień dobry! Czyli mamy trzecią, mamy trzecią. Hi, hej! Papeta mamy naładowanego, świeciłem Foxiemu, więc... Dobra. Balon Boy się wyturlał. Idź sobie. Tak? Super. Dobrze, że się rozumiemy. Ale będzie cika. Nie było. Nie było. To jest niespodzianka. To jest... O, to jest Freddy. I znowu nie. Wystaje morda? Nie wystaje. Powiedzcie, że jest tutaj i wyeliminuję ich obu naraz. Tak! Tak to się kurde faja robi na dzikim zachodzie. Dawaj, dawaj, świeć, świeć, świeć. Kurwa. O, stabi. Cześć! Ty, kurde faja, kondonie. Idź już, tak? Wszystko gra. Ładujemy papeta. Rakieta. Tłucze kotleta. Baba Zubera. Idź. Mango, idź, idź. Idź. Dziękuję. Świeć, świeć, bo Fox. Kurzny Fox. Foxeł Exe. Przestał działać. Teraz prawdopodobnie już go po prostu tam nie ma. Jest. Myślałem, że już sobie poszedł. Ajajaj. Myślałem, że już sobie poszedł. Powinien już był. Być, iść. Teraz jest 5 w nocy, prawda? W sensie zaatakowałeś znowu o 5. Nie, jeszcze nie. Absolutnie mi się to nie podoba. Teraz jest 5. Znaczy podoba mi się, bo mam sporo... sporo prądu w latarce jeszcze. Jeszcze żebym nie wypierdolił całej baterii. Bo na Freddy Fazbear więcej nie stać na więcej baterii. I seraś chłopie. Hello, hello, no cześć. Znaczy nie, spierdalaj. Przez chwilę miałem cię polubić nawet. Przez chwilę. Bo się nawet z tobą przywitałem, sobie myślę, a dobra, kurwa, niech stracę, ale w tym co pomyślałem, nie no, spierdalaj. Powiedziałem ci przecież, że się z tobą nie będę witał. Do takiego człowieka jak ja, to trzeba mieć paszport z Polsatu, żeby się dostać, żeby ze mną porozmawiać. Albo... minimum... Discorda. Nie wiem. Messengera. Trzeba znać moje dane, prawda? Ale paszport z Polsatu jest mile widziany. Paszport z Polsatu zapewnia... krótszy czas oczekiwania. Mówiłem, że teraz się uda. 3 razy mówiłem. Ale teraz się udało. Ha. Welcome to family. Fazbear Entertainment. 100 zł i 50 groszy. Czyli zatankuję gaz do pełna, bo kosztuje teraz kurwa 3 zł. I już nie mam. I jest gwiazdeczka, easy. To czyli co? Myślę, że to było tyle tego odcinka. W następnym będę tłukł noc 6, 7 prawdopodobnie. Się nie spodziewajcie, chyba że któregoś razu uznam, o, to by było dobre na live'a. To by było dobre na live'a, wiecie, bierzemy live'a i przechodzimy tu noc 2, albo we FNAF-ie 1 noc, nie 2, noc 7, w sensie Custom Night. Na Custom Night sam osobny też przyjdzie czas. Kiedyś. Znaczy, nie liczę, że przejdę Custom Night, ale Ultimate Custom Night to... W sensie już dość się naoglądałem tego, jak nie wiem, Dawko próbował to robić, czy jak próbował robić Dawko, Dałko, ta, wiecie o kogo chodzi, chyba. Nieważne, Eleven też robił i też się namęczył. Nie jestem taki popierdolony, nie jestem takim masochistą jak Markiplier. Znaczy Markiplier nie jest, bo on testuje tylko swoje limity. Dobra, bo pierdolę, nieważne. Dzięki wielkie za oglądanie, tak jak zawsze widzimy się w następnych. Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie, to pomaga, żeby ten kanał się odbił od dna umierający, bo statystyki są okropne, błagam was. Dajcie lajki, napiszcie coś, skomentujcie coś. Pokażcie, że żyjecie, pokażcie, że chcecie oglądać, że mam dla kogo to robić wszystko. Tak czy inaczej, do zobaczenia w następnych. Na razie.